Witajcie, tutaj Bartek. Spotykamy się dzisiaj, aby podsumować moje testy, a w sumie to użytkowanie jako daily fona iPhone'a 11 Pro, którego kupiłem we wrześniu, czyli spędziłem z tym telefonem pół roku. Mam pewne spostrzeżenia, mam pewne uwagi, natomiast postaram się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie w moim przypadku, czyli czy przesiadka z Androida na iPhone'a była dobrym wyborem. Zapraszam do obejrzenia. Moje podsumowanie zaczynam od tego, dlaczego w ogóle iPhone? Myślę, że to jest dobre w tym kontekście pytanie. Generalnie moja historia ze sprzętem Apple rozpoczęła się w roku 2013. Tak na dobre, bo oczywiście wcześniej miałem iPoda Touch czwartej generacji, miałem też iPoda Nano szóstej generacji bodajże, czyli tego kwadratowego z kwadratowym ekranem. Ale powiedzmy, że to nie była też aż taka przywiązałość, nie było to takie przywiązanie do tego sprzętu, żebym determinował, że Apple musi być koniecznie w kontekście odtwarzacza muzyki, czy też właśnie iPoda Touch z iOS-em. W 2013 roku kupiłem Maca Mini, czyli mój pierwszy komputer Apple, no i od razu w tym sprzęcie się zakochałem. W tym kontekście, że on spełniał moje oczekiwania. Specyfikacja zupełnie nie była najlepsza. Natomiast samo renderowanie filmów, czy też soft pod to renderowanie filmów, czyli Final Cut Pro, to było coś wspaniałego dla mnie, bo tam wszystko działało wręcz idealnie. No, i tak się stało, że tutaj za mną stoi mój trzeci Mac, czyli iMac, którego kupiłem. W lipcu 2019 roku. Kiedy zadomowiłem się na moim nowym iMacu, oczywiście na co dzień korzystałem z OnePlus 7 Pro. To jest do tej pory wspaniały telefon z 90 hercowym ekranem, prawie bezramkowym, wysuwaną kamerką do selfie, wspaniałym wykonaniem, rewelacyjnym wyglądem. Ale szczerze wtedy pomyślałem, że kurczę. Chciałbym sprawdzić, jak ten ekosystem Apple działa tak na dłuższą metę. Testowałem wcześniej iPhone'a 10. Testowałem iPhone'a 6, 7, ale to były dwa tygodnie, trzy tygodnie, i tak naprawdę tego wszystkiego sprawdzić nie mogłem. Dlatego postanowiłem, że poczekam do premiery nowych iPhone'ów do września, i wtedy właśnie kupiłem iPhone'a 11 Pro. Oczywiście moja odpowiedź na pytanie, czy warto było wybrać iPhone'a zamiast Androida, pojawi się w podsumowaniu tego filmu. Natomiast teraz opowiem Wam o tym, co da Wam do zrozumienia, że iPhone ze mną raczej zostanie na dłużej.

No, i też na kolejne generacje, dlatego że w sumie w dniu, kiedy przyszedł do mnie iPhone, kupiłem jeszcze to urządzenie, które mam na ręce, czyli Apple Watch trzeciej generacji. Dlaczego nie czwarta, dlaczego nie piąta? Z tego powodu, że mi te featurey czy też ekran zachodzący na boki nie jest aż tak potrzebne. Ale moje zakupy, jeżeli chodzi o sprzęt Apple, jeszcze nad tym nie poprzestały, dlatego że w listopadzie jeszcze kupiłem tego typu pudełeczko, czyli AirPods Pro. To jeszcze nie wszystko. Z tego powodu, że w lutym tego roku kupiłem jeszcze to, czyli iPada, to jest bazowa wersja na, w 2019 roku wydana razem z iPhone'ami. Ale o tym sprzęcie, jeżeli chcecie, pomówię w osobnym filmie. Zrobiłem co prawda mały off-top na początek, ale myślę, że był on ważny, aby Was nieco wprowadzić w te moje długoterminowe testy. Co do wykonania, cały czas jestem fanem odmiany białej, dlatego że te białe matowe plecki wyglądają po prostu rewelacyjnie. Bardzo przyjemne w dotyku, nie brudzą się za bardzo, a także nie gromadzą zarysowań i to jest spory atut. Metalowa ramka ma to do siebie, że rysuje się dosłownie od samego patrzenia. Mimo, że noszę telefon w niestety zarysowania są na przyciskach, czy też wokół złącza do ładowania, nawet mając na uwadze to, że telefon w sumie ładuje w 90% indukcyjnie, wysepka na aparaty cały czas jest tematem dyskusyjnym. To nie wygląda aż tak dobrze. Chociaż powiem Wam, że na żywo nie wygląda tak źle. Jestem powiedzmy tak pośrodku, jeżeli chodzi o opinię na temat tego elementu. Ma to jednak swoje wady dookoła tych aparatów, które nieco ponad wysepkę wystają, zbierają się drobinę kurzu, zabrudzenia i powiedzmy po tygodniu nieczyszczenia telefonu to nie wygląda zbyt dobrze. No i też kolejna wada w wersji białej polega na tym, że na tych srebrnych ringach dookoła obiektywów aparatu Także niestety gromadzą się zarysowania. Co do portu Lightning, szczerze Wam powiem, że cały czas mam to samo zdanie: że w tym roku Apple mogło się pokusić o to, aby wprowadzić USB-C, biorąc pod uwagę chociażby to, że w iPadzie Pro to złącze mamy. Obudowa została doskonale spasowana, w tym kontekście nie mogę mieć żadnych uwag, natomiast przednia część nie wygląda zbyt nowocześnie, dlatego że była ona nowoczesna, ale w roku 2017, kiedy ten telefon był iPhone'em 10, tak to można ująć. Samo obramowanie ekranu jest symetryczne, smukłe i to wygląda spoko, ale wielki notch naprawdę odbiega od konkurencji. Oczywiście wiem, że musiały się tam zmieścić wszelkie komponenty potrzebne do pracy Face ID, ale myślę, że w tej generacji można było to sprowadzić do bardziej kompaktowej formy. Na temat głośników mogę się wypowiadać jedynie w samych superlatywach, bo to są najlepsze głośniki w smartfonie. Jakie do tej pory słyszałem, a testowałem Pixela 4, testowałem nowego Galaxy S20, testowałem wiele innych flagowców, no i żaden nie ma tak dobrych głośników. Genialna czystość, doskonałe tony niskie to jest ważne, bo rzeczywiście te basy są nawet w telefonie po prostu słyszalne. Co nie oszukujmy się, nie jest tak łatwe, no bo to jest małe urządzenie, te głośniki nie są zbyt duże, ale jednak ta głębia, te basy są tutaj słyszalne. No i też tony wysokie uważam, że są na dobrym poziomie, a to wszystko składa się na to, że nawet na tym telefonie. Można oglądać filmy bez potrzeby słuchawek w łóżku i no, po prostu fajnie ten dźwięk odbieramy. Dlatego głośniki oceniam bardzo, bardzo wysoko. Ale żeby nie było, że w kontekście dźwięku cały czas słodzę temu telefonowi, występuje cały czas notorycznie, systematycznie pewna wada polegająca na tym, że kiedy do kogoś dzwonię albo ktoś do mnie dzwoni, bywa tak, że albo ja rozmówcę nie słyszę przez te powiedzmy 5 sekund początkowych, Rozmowy, albo też bywa tak, że rozmówca mnie nie słyszy, co bywa w niektórych sytuacjach naprawdę bardzo irytujące. Bardzo mi się spodobała i podoba cały czas forma tego telefonu, z tego powodu, że rozmiarowo to fajny kompromis pomiędzy wygodą trzymania, nawigowania po systemie za pomocą jednej dłoni, ale jednak rozmiarowo ekran zupełnie mi wystarcza. Jedynie poza filmami, bo wtedy rzeczywiście okazuje się, że ten ekran jest odrobinę zbyt mały. Mały. Dodam jeszcze, że na tym telefonie od nowości nie mam folii na ekranie. Raz wystąpiła sytuacja, kiedy spadł mi na podłogę i przejechał po mieszkaniu jakieś 2 metry. Na ekranie widać po tej przygodzie tylko jedno zarysowanie. To sprawia, że wysoko oceniam wytrzymałość. Z pewnością kolejnym atutem jest ekran. Wbudowanego OLED skalibrowano w taki sposób, że barwy są dosyć naturalne, ale przy tym mamy oczywiście wszelkie zalety tego typu panelu czyli świetne kąty widzenia, czy też bardzo dobra szczegółowość. System fajnie wygląda na tym ekranie, kiedy odpalimy sobie ciemny motyw, maksymalna jasność także wypada doskonale. Po paru miesiącach wymagającego użytkowania nie widzę na tym ekranie żadnych problemów w postaci chociażby martwego piksela. Kolory też są takie same jak w zupełnie nowym egzemplarzu. Skanowanie twarzy Face ID sprawdza się bardzo dobrze, działa szybko nawet kiedy telefon znajduje się pod sporym kątem. Co ważne ta metoda jest na tyle sprawna, że wręcz zapominamy o tym, że telefon skanuje twarz. Po prostu odruchowo wybudzamy ekran i natychmiast przenosimy się do systemu. Jedynie Systematycznie, kiedy jesteśmy zaspani, czy, czy też nasza twarz jest lekko zakryta. To może wtedy nie działać. Szczerze, wolę Face ID, które znajduje się w tym telefonie, które jest w miarę bezpieczne, zamiast skanerów wbudowanych w ekran u Androidowej konkurencji. Przechodzimy do aspektu baterii. Sprawdza się zadowalająco dobrze, chociaż odnoszę wrażenie, że jakoś dwa miesiące po zakupie zaczęła trzymać nieco gorzej, ale cały czas gwarantuje dobre wyniki. Spokojnie, półtora albo dwa dni mamy zapewnione, a często kończę dzień z poziomem. Naładowania około 50% i to jest, myślę, bardzo fajna wartość. Kondycja baterii na poziomie 100%. Telefon ładuje zazwyczaj indukcyjnie w nocy. Działanie systemu oceniam doskonale, ale do tej dawnej stabilności iOS-a brakuje. Z tego powodu, że czasami, w sumie, to bardzo rzadko, ale jednak mogę tutaj zobaczyć pewne gubienie klatek, jeżeli chodzi o animację. Bardzo mi się podobają gesty nawigacyjne one są szybkie, wygodne, takie naturalne. Moje podejście do personalizacji systemu jest obecnie inne, dlatego zupełnie wystarcza mi zwykła zmiana tapety. Potrzebuję po prostu narzędzia do pracy i tutaj iPhone sprawdza się znakomicie. Odnoszę też wrażenie, że wiele aplikacji jest nieco lepiej dopracowanych, zaprojektowanych w porównaniu do Androida. Jestem także zadowolony z pracy ekosystemu. Kopiowanie tekstu na telefonie sprawia, że mogę go od razu wkleić na komputerze. Do tego szybkie przenoszenie plików w ramach Airdrop, nawet Samo odbieranie połączeń na komputerze czy też tablecie jest mega wygodne. Mamy też odpisywanie na SMS-y z poziomu aplikacji na kompie czy też tablecie. Nawet taka, powiedzmy, zwykła prozaiczna sytuacja: wykonujemy przelew, musimy wpisać SMS-kod. Mogę to od razu sobie zobaczyć na komputerze bez potrzeby sięgania po telefon. To wszystko działa samo z siebie, bez potrzeby konfigurowania. Bardzo to cenię, dlatego że moja praca jest dzięki temu łatwiejsza no i też bardziej efektywna. Cały czas aparat jest bardzo dobry, wykonuje szczegółowe zdjęcia. Mają one co prawda naturalne kolory, ale to sprawia, że to zdjęcie wygląda tak, jak ten kadr wyglądał na żywo. Co ważne, też pomiędzy obiektywami nie ma różnicy w kolorach, temperaturze barwowej. No i to też jest taki fajny smaczek, że ta automatyka aparatu jest dobrze dopracowana. Mamy też jedno z lepszych wideo w smartfonach, i to gwarantuje nam znakomitą stabilizację optyczną. Mamy też fajne detale na filmach. Co prawda, niektóre telefony z Androidem mają bardziej rozbudowane aparaty, ale iPhone w tym aspekcie nadal to jest najwyższa smartfonowa półka. Przechodzimy do podsumowania mojego półrocznego testu iPhone'a 11 Pro. Z tego telefonu jestem zadowolony, nie powiem, że w 100% procentach bo pewne wady jednak tutaj występują. Natomiast jeżeli chodzi o to, na czym mi zależało, czyli aby otrzymać narzędzie pracy, które zawsze się sprawdza, tutaj wszystko jest na dobrym poziomie. Doskonała bateria, doskonały aparat, też bardzo stabilna praca systemu, chociaż na początku w iOS 13 nie było aż tak idealnie, ale koniec końców jestem z tego telefonu mega, mega zadowolony. Mamy oczywiście na rynku telefony z Androidem, które oferują lepszą specyfikację. Natomiast iPhone w takim ujęciu jako ekosystem z innymi urządzeniami Apple Działa tak dobrze, że moja praca jest, tak jak Wam wspominałem, bardziej szybka, efektywna. Zapewne, gdybym nie korzystał z Maca w życiu, nie wydałbym tyle na telefon, bo tak jak mówię, dobrych, tańszych Androidów jest naprawdę cała masa. Czy to był dobry wybór zamiast Androida? Raczej tak, dlatego że zawsze testowe telefony to właśnie Android, a to sprawia, że mam z tym systemem cały czas styczność. Osobiście odbieram iPhone'a jako fajną odmianę. Po tylu latach spędzonych z Androidem, dzięki za obejrzenie. To tyle ode mnie. Do zobaczenia!